Cześć, dzień dobry. Witajcie. Jak miło was widzieć. Znowu jestem na szczycie Klimczoka. Czekajcie, odstawię rower. Klimczok. 1117 metrów nad poziomem morza. To dzisiaj znowu mój najwyższy punkt na trasie. A trasę na dzisiejszego vloga zaplanowałem następująco. Od ronda w Olszówce w Bielsku, Szyndzielnia, Klimczok, objazd całego Klimczoka do Bystrej, czyli to, co w ostatnim vlogu podjeżdżałem, teraz będę zjeżdżał, wyjazd na Kozią Górkę, wyjazd do schroniska na Koziej Górce, w kultowe miejsce, tam się zaczynają trasy, single tracki bielskie, zjazd do Mikuszowic i powrót z powrotem. To taki klasyk szybki, jeżeli chodzi o nasze okolice, mówię tutaj nasze w sensie Bielska. No cóż, jeszcze wam pokażę to, co jest tam. Chodźcie tu ze mną, chodźcie i zobaczcie. Zapraszam was na kolejnego vloga. Podobnie witam was na parkingu w Olszówce, w miejscu, gdzie możecie zostawić wasz samochód. To jest bardzo dobre miejsce na to, żeby zacząć naszą wyprawę rowerową. Dzisiaj ruszam w tamtym kierunku, nie tak jak w ostatnim odcinku w kierunku Mikuszowic Śląskich. Dzisiaj ruszam prosto na Dębowiec, skąd ostatnio zjechałem. Te osoby, które nie oglądały poprzedniego vloga, serdecznie zapraszam, bo był to typowy tutaj Beskidzko, może nie tak, w Beskidzie Śląskim typowy klasyk. Was zapraszam, tych co nie oglądali, żeby obejrzeli, tu gdzieś będzie link do tego filmu. A ja już wsiadam na rower, który oczywiście wymyty, nasmarowany, naładowany, bo przypomnę, że jeżdżę na rowerze wspomaganym elektrycznie. Jest gotowy do jazdy, więc siadam i ruszam. Tam pogoda po prostu dzisiaj drut. Widoczność po prostu jest genialna. Przejrzystość powietrza. Mam nadzieję, że vlog też taki będzie. Dojechałem już na Dębowiec, to taki, nazwijmy to, pierwszy punkt kontrolny. To zajmuje parę minut przejazd od ronda tutaj. Za mną piękny widok na Bielsko, stok narciarski na Dębowcu. Tu jeszcze armatki stoją, jeszcze niedawno, tutaj dwa tygodnie temu leżał śnieg. Już nic nie ma, wszystko wytopione. A z tej strony schronisko. Jedziemy dalej. Jadę teraz w kierunku Szyndzielni. Droga, zobaczycie, nie będzie specjalnie trudna. Cały czas podjazd będzie jednostajny. Szeroka droga, wygodna. U góry, już za tak zwaną drugą serpentyną na Saharze, tam zacznie się robić troszeczkę bardziej stromo. Ale nie tak stromo, żeby były to jakieś trudności techniczne niepozwalające osobom mniej wprawnym przejechać. No i tak powolutku trzeba pokonać te 4 km do góry na Szyndzielnię, wyjechać na ponad 1000 metrów. A wiosna ma to do siebie, że w związku z tym, że nie ma jeszcze liści za dużo, jeszcze coś widać między tymi drzewami.
kapitalna sprawa. Można podziwiać. Tam przed chwilą widzieliście widok na Bielsko. Później będą oczywiście te widoki jeszcze ładniejsze z góry. O, teraz coś widać. A z drugiej strony zaczyna się robić już tak soczyście. Drzewa puszczają, już liście. Jest cudownie. No i ta temperatura. Dzisiaj ma być 25 stopni. Tak naprawdę to lato. Dojeżdżam już do pierwszej serpentyny, czyli pierwszego zakrętu przy dolnej części kultowego stoku, kiedyś kultowego, Sahara. Z ostatniego odcinka, z przedostatniego odcinka, czy... O, nieważne. Z odcinka, w którym zapowiadałem, jak to będzie wyglądało w lecie, tam mogliście zauważyć, że w tym miejscu było już pełno śniegu. Za mną Sahara. Sakramencko zarośnięta. Szkoda, szkoda, bo super stok. Fajnie się tutaj jeździło. Ja to pamiętam z młodych lat. Tak, tak, tak. Jeszcze to pamiętam. A widzę, że gondola działa. O, tam możecie, będziecie widzieć między drzewami żółty wagonik jedzie. Rowerek zaczepiony. Proszę bardzo, można też w ten sposób po dwie osoby, zamiast się tu wspinać na rowerku, to można wyjechać na górę, a potem fru na dół kilkoma wariantami bielskich single tracków. O, Enduro Trails, naprawdę kapitalna sprawa, super trasy dla tych wszystkich, którzy lubią po wąskich ścieżkach między drzewami zasuwać. A ja dzisiaj nie o tym. Przyjechałem stamtąd. Teraz ruszam do góry. Tak jak wcześniej wspomniałem, ostatnio tutaj leżał śnieg, a na samej szyndzielni nie dało się w ogóle wyżej wyjechać. Dzisiaj myślę, że już kompletnie nie będzie po śladu po śniegu i swobodnie przejadę na Klimczok, na najwyższe miejsce. Dzisiaj, w odróżnieniu od ostatniego odcinka, dzisiaj będę chciał wyjechać na sam szczyt, czyli na 1117 metrów nad poziomem morza. Przede mną już ostatni podjazd. Za chwilę powinienem wyjechać przy dolnej stacji talerzyka na szyndzielni. Chwila odpoczynku i ruszam dalej w kierunku szczytu szyndzielni. A może pojadę koło schroniska, zobaczę. I kolejno potem na Klimczok i zjazd do Bystrej. Szyndzielnia zdobyta. Szczyt co prawda jest jeszcze troszeczkę wyżej. Ale ja dzisiaj pojadę do schroniska i ominę szczyt. O, może się wrócę na chwilę, żeby pamiątkową fotkę zrobić. Z tej strony podejście od górnej stacji kolejki gondolowej na szyndzielnię. Tam też jest wieża widokowa schowana za drzewami. Serdecznie polecam. Wspaniały widok na okoliczne góry. Panorama bielska. Można zobaczyć bez problemu Tychy. Jeszcze parę innych miast oddalonych o 40-50 km, szczególnie przy takiej pogodzie, jak jest dzisiaj. Oczywiście Tatry, które są tam. Mam nadzieję, że z szyndzielni będzie widać. Tym bardziej, że niestety wiatrołomy sprawiły, że panorama stała się... Niestety wiatr sprawił, że mamy tam połamane drzewa dokładnie naprzeciwko schroniska i mamy przepiękną teraz panoramę w kierunku Błatnie, Klimczoka i właśnie Tatr. Kiedyś trzeba było się wydrapać na drugie piętro schroniska, żeby coś zobaczyć nad koroną drzew, a dzisiaj można swobodnie z dołu obserwować, siedząc sobie przy schronisku, przepiękną panoramę. Ale to za chwilę. Schronisko na szyndzielni. Stare, przedwojenne. A to jeden z punktów, w których możecie teraz coś posilić się, coś napić, odpocząć chwilę, żeby, cóż, posiedzieć i pokontemplować ten widok.
Tada! Przepiękny widok na Tatry. Dzięki sile natury, czyli wiatrowi, odsłonił się widok. Z tamtej strony Pilsko. Przepiękne dzisiaj panorama Tatr i Babia Góra, a tu bliżej jezioro Żywieckie. Stąd jak na dłoni widać moją trasę dzisiaj, bo za chwilę będę jechał tutaj na Klimczok, potem objadę Klimczok i tutaj tymi trasami zjadę do Bystrej. Następnie tu wyjadę na Kozią Górę do schroniska i później zjadę w kierunku Mikuszowic Śląskich i w ten sposób dojadę do ronda, na którym zamknę dzisiejszą pętlę. Wróciłem się kawałek z drogi na Klimczok od schroniska, bo tutaj trzeba objechać, żeby zagościć na szczycie Szyndzielni, żeby nie było, górka zaliczona. Tam przepiękna panorama Bielska, Czechowice, Dziedzice i tak dalej, Jaworzno widać kawał świata. A ja jadę teraz dosyć wygodną drogą w kierunku szczytu Klimczoka. Tam postaram się ostatnią ścianką wyjechać na górę, żeby dzisiaj zagościć już na samym szczycie Klimczoka. A tu ja. Dojechałem do Rozwidlenia. Stąd w prawo możecie pojechać w kierunku Trzech Kopcy, czy Kopców. Później przejechać na Błatnią. Natomiast w lewo w kierunku Klimczoka i dalej powiedzmy do Szczyrku, czy do Bystrej, tak jak ja dzisiaj będę jechał. Gdyby ktoś miał ochotę się schłodzić, proszę bardzo, tu jeszcze trochę śniegu jest. Trochę śniegu dla ochłody? Nie ma problemu, myślę, że kawałek dalej będzie go jeszcze więcej. Kolejny rozjazd, w którym trzeba podjąć decyzję, czy jedziemy w prawo w kierunku szczytu Klimczoka, czy w lewo w kierunku siodła pod Klimczokiem i tam dojedziemy do schroniska. Tutaj łatwa droga, delikatnie nawet bym powiedział z górki. Tutaj na razie delikatny podjazd, ale końcówka jest dosyć stroma i wymagająca. Grunt to samo zaparcie. Powiedziałem, że będę na szczycie Klimczoka, to będę. Na rowerze się nie da wyjechać, bo jest za dużo śniegu, za ślisko, tylne koło buksuje, zakopuje się. Przyjechałem stąd, z Szyndzielni, a jadę w tamtym kierunku. Widzicie, ile śniegu? Można wbić rower i spokojnie stoi, bez żadnych podpórek. O, ale zaraz będę tam na górze i wracam do Was z samego szczytu Klimczoka. I udało się. Jestem na szczycie. Wow, ale widoki. Warto było. Warto było trochę popchać rower, wypchać, żeby znaleźć się tutaj na szczycie Klimczoka. Klimczok to też takie ciekawe miejsce logistycznie. To znaczy stąd można zjechać do Szczyrku, można zjechać do Bystrej, do Bielska lub w kierunku Brednej, na Błatnią. Tutaj przez Trzy Kopce. Myślę, że tą trasę też Wam w jednym z kolejnych vlogów pokażę. Dojedziemy do Błatniej, czy na szczyt Błatniej i stamtąd możemy zjechać w kierunku Jaworza, Wapienicy lub do Brednej i na przykład dalej pojechać do Ustronia lub wrócić się przez Karkoszczonkę do Szczyrku. Także fajne miejsce, ciekawe. Oczywiście tam jeszcze schronisko. Ale co ja tu będę o schronisku opowiadał? Jak tam takie widoki. Rzadko się zdarza, żeby tak ładnie było widać Tatry. Rewelacja. Tu wieczorem musi być teraz przy takiej pogodzie przepięknie. No super.
sprawdźmy, ile kilometrów mam przejechane już dzisiaj. Mam nadzieję, że tym razem aplikacja będzie działała. Działa. O, 9 kilometrów od ronda jest tutaj na szczyt. 9 kilometrów, zaraz zobaczę, czy coś więcej widać. Zasięg mój rower pokazuje 67 kilometrów, jeszcze mogę przejechać, ale nie pokazuje wysokości, na jakiej jestem i przewyższenia. Później wam to powiem oczywiście na koniec w statystykach. A coś jeszcze chciałem. Aha, jeszcze taka jedna ważna rzecz. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której ja wczoraj zapomniałem i trochę to w nocy czułem, czy wieczorem. Krem przeciwsłoneczny. O, to taka kryptoreklama, żeby nie było. Używam tych kremów odkąd się pojawiły na rynku, to moi po prostu przyjaciele to sprzedają. A w związku z tym, że krem jest bardzo dobry, zdobył wiele nagród, to serdecznie go polecam. Jeżeli będziecie chcieli używać takiego kremu, to oczywiście wasza wola. Ja zachęcam, natomiast serdecznie polecam, ponieważ można się zdziwić później po całym dniu jazdy przy takim słońcu, jak jest teraz, majowym i jeszcze w górach. Nie tylko nosek może wieczorem piec. To tyle. To była reklama. To tyle. Ja się rano posmarowałem. Ten krem ma to do siebie, że wystarczy się rano posmarować i na cały dzień zabezpiecza. No cóż, chwila odpoczynku. Jadę do schroniska na dół. Potem objadę, ale albo nie, inaczej dzisiaj spróbuję pojechać. Zobaczymy. Może bym pojechał do góry, przez Magurę i tamtędy zaczął zjeżdżać. Jeszcze zobaczę, co wybiorę. Czy tędy, chociaż tędy będą przepiękne widoki z prawej strony, ale tam nigdzie nie byłem jeszcze na rowerze, więc może pojadę, żeby coś zobaczyć, coś sprawdzić dla was i dla siebie. Aktualnie jestem na Magurze i przyznam wam się, że jestem pierwszy raz w życiu tutaj. Jakoś nie było nigdy okazji. A teraz dzięki wyjazdom, dzięki vlogom, kamera mi się omskła, dojechałem. Widoki są oszałamiające stąd. Żałuję, że wcześniej tutaj nie przyjechałem, bo panorama Szczyrku, panorama Tatr, panorama tutaj w kierunku Bielska po prostu zapierają dech w piersiach. Ruszam w dół, teraz będzie trochę strąbszy zjazd i potem już drogami szutrowymi, takimi techniczno-przeciwpożarowymi zjeżdżam do Bystrej i znowu wspinaczka do góry. Znaczna część zjazdu z Magury od strony Klimczoka w kierunku Bystrej za mną, ale nie mogłem sobie odmówić chwili przerwy w takim miejscu. Jak tu jest cudownie. A jeszcze teraz, kiedy u góry resztki śniegów topnieją, tej wody jest naprawdę sporo, więc te wszystkie strumienie tworzą fantastyczne kaskady, małe wodospadziki. No jest cudownie. Przyjeżdżajcie w góry, przyjeżdżajcie w Beskidy. Mam nadzieję, że kiedyś otrzymam od nas informacje, nie wiem, zdjęcia, maile, czy jakieś informacje przez tutaj przez YouTube'a, czy komentarze, że Jacek, przejechaliśmy trasę, którą nam pokazałeś. Będzie to naprawdę najfajniejsza rzecz z tego wszystkiego, co robię. Jeszcze chwilę przede mną, jeszcze trochę przede mną zjazdu w kierunku Bystrej, potem kawałek asfaltem i podjazd w kierunku równi pod Kozią Górą, potem wyjazd na Kozią, koło schroniska i na dół zjazd do Mikuszowic.
Wyspinałem się już tutaj do schroniska. Dzisiaj puściutko, przypuszczam, że wczoraj tutaj były dzikie tłumy, jak to wszędzie w popularnych miejscach i łatwo dostępnych. Także tu możecie spędzić chwilę, odpocząć, zjeść coś i potem udać się w dalszą podróż. Kozia Góra, 683 metry, schronisko. Teraz tak, w dół. Tak jak ja będę jechał, można dojechać do Mikuszowic Śląskich i do Olszówki. Ja pojadę, potem odbiję ze zjazdu w kierunku Mikuszowic Śląskich. Odbiję w lewo na Żółty Szlak i zjadę do Olszówki, bo mnie czas goni. Zośka zaraz lekcję kończy, muszę ją odebrać, a potem biegnie na trening. No takie obowiązki tatusia. Tam, gdybyście pojechali, też dojedziecie do Żółtego Szlaku, którym można zjeżdżać. Lub w lewo odbić w kierunku Przełęczy Kołowrót. I tam się da przejechać, no i tak, albo można zjechać do Olszówki, znowu do Bielska, albo można zjechać w lewo i tak, albo do Bystry, albo w kierunku Szyndzielni i w kierunku Klimczoka. To takie możliwości tutaj są. Nikt mi nie mówi, że na elektryku się czerni. Pętelka zaliczona. Jestem już koło ronda, koło parkingu. Tak na moment parking kosztuje 15 zł za cały dzień. Tam niżej, jakieś 100-200 metrów niżej macie za dychę za cały dzień. A teraz nie pamiętam ten duży parking, czy on jest. W ogóle tam nie znajdziecie miejsca bezpłatnego. A w ogóle to tu jest trochę miejsc bezpłatnych, tylko trafić w nie to trzeba mieć trochę szczęścia. Już sprawdzam aplikację. Co to dzisiaj Jacek ujeździł, ile to w sumie jest kilometrów. No i co? I aplikacja się zawiesiła. I guzik. Ojejku. 28,3 kilometra mi wyszło. Ale aplikacja wisi. No niedobrze, bo wszystko się pójdzie paść, jak to skasuje. Kurde. O, niedobrze. Będę musiał to odtworzyć potem dla was. Jeszcze trochę powalczę z tym telefonem. Jeżeli się nie da, no to po prostu inaczej to zrobię. W każdym razie dziękuję wam bardzo, że oglądaliście ten odcinek. To dotrwał do końca, wytrzymał ze mną. Wkrótce następne vlogi. Rowerowe też. I cóż, jeżeli się podobało, to wiecie co zrobić. I widzimy się ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Udało się. Chyba czkawki dostał mój telefon, ale udało się. Trzeba będzie wymienić na nowy. Słuchajcie, według Strawy, i tutaj zapraszam was na Strawę, tam na mój profil Jacek Ciszak, czy Ciszak Jacek, przejechałem 30 km i 160 metrów, czas 3:37. Tymczasem się do końca nie sugerujcie, bo jak widzicie, ja co chwilę rozmawiam z wami. 2200 kalorii i 1164 metry przewyższenia. Super. Za chwilę dodam zdjęcia, ale to jak Zośkę przywiozę ze szkoły. Dodam zdjęcia, opublikuję to na Strawie. I co, zapraszam na mój Instagram. Tam są relacje z kolejnych dni kręcenia filmów na Facebooka. Aha, i na mojego bloga na Ski Online. Link będzie oczywiście w opisie do tego filmu. To teraz już cześć!